Leszno gościło ponad 300 zawodników z 49 polskich klubów kickboxingu. Mistrzostwa Polski rozegrano w dwóch kategoriach – light contact oraz point fighting – kadetów i seniorów. Zuzia Kalbarczyk, faworytka turnieju, dotąd niepokonana jeszcze w Polsce. W point fightingu i w light kontakcie obroniła tytuł sprzed roku w Lubawie. Zajęła pierwsze miejsce w kategorii do 50 kilo właśnie kadetek starszych w obu formułach, także podwójne Mistrzostwo Polski. Też Mistrzostwo Polski zdobyła Paulina Stenka w point fightingu, wicemistrzostwo Polski w light kontakcie. Mistrzem Polski po pięknych walkach został Filip Stark z Luzina. Łącznie przedstawiciele Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego na zawodach w Lesznie zdobyli 9 medali, w tym 6 złotych i 3 srebrne. Bohaterem zawodów okazał się także sam trener Rafał Karcz, który w kategorii seniorów wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski w wadze do 57 kg. Tydzień później, w dniach od 16 do 17 maja, zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego wywalczyli kolejne medale. Tym razem 2 srebrne podczas Mistrzostw Polski w Lidzbarku Welskim.